Witam wszystkich w uroczystym apelu poświęconym pamięci żołnierzom wyklętym. Miło nam gościć na dzisiejszej uroczystości pana dyrektora Muzeum Historycznego w Tarnobrzegu, pana doktora habilitowanego, pana Tadeusza Zycha. Bardzo miło, że pan dzisiaj przybył do nas. Pan doktor opowie nam kilka słów o bohaterach naszego miasta, nazwanych żołnierzami wyklętymi. Bardzo cieszę się, że są wśród nas tarnobrzeskie media, telewizja lokalna, prasa katolicka, pani Marta Wojnarowska, gość niedzielny. Drodzy nauczyciele, uczniowie, kochana młodzieży, dzisiejsze spotkanie to duże wydarzenie w życiu naszej szkoły. Jako spadkobiercy myśli patrona szkoły Jana Pawła II jesteśmy zobowiązani znać historię naszego narodu, naszego miasta. Święty Jan Paweł II mówił: pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość. 1 marca obchodziliśmy po raz kolejny Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dziś w naszej szkole również pragniemy oddać hołd tym, którzy mieli być zapomniani na wieki. Droga młodzieży, uczniowie, jesteście pierwszym pokoleniem, które uczy się lub będzie się uczyć o żołnierzach wyklętych na lekcjach historii w szkole. Zależy mi na tym, abyście zechcieli skorzystać z tej możliwości. Waszym dziadkom, widzę, że są tu także rodzice i dziadkowie, których serdecznie witam, nam nauczycielom, waszym rodzicom, którzy zdawali maturę przed 1989 roku, nie było to dane. Nie mieliśmy szans poznać prawdy, jeżeli nie było jej w naszych rodzinach, w naszych domach. Jeśli mieliśmy szczęście być uczniem odważnego nauczyciela historii, to często mówił nam, że w tym semestrze nie będziemy przerabiać programu z podręcznika. Taki nauczyciel przekazywał nam wiedzę potajemnie z tajnych publikacji. Milczenie i kłamstwa o historii tamtych czasów trwały niemal pół wieku. Przez lata, aż do 1989 roku, komunistyczne władze starały się wszelkimi sposobami zdyskredytować żołnierzy i wymazać ich walki o wolność z historii naszego narodu. Symbolicznie nazywamy ich żołnierzami wyklętymi. Dopiero rok 2011 wprowadził oficjalne obchody pamięci żołnierzy wyklętych. Żołnierze wyklęci po 1945 roku, pomimo zakończenia wojny, nie złożyli broni. Prowadzili walkę, licząc na to, że Polska odzyska niepodległość. Ta część z nich, która ujawniła się, często ginęła bez śladu lub trafiała do więzień. Musieli zginąć, bo stali na drodze wprowadzeniu systemu komunistycznego w Polsce. Wśród żołnierzy wyklętych były bardzo młode osoby. Z naszego miasta major Hieronim Dekutowski. W naszym kraju Danuta Siedzikówna, pseudonim Inka. Sanitariuszka w oddziale Łukaszki. Miała zaledwie 17 lat, gdy po torturach w więzieniu, nie zdradzając swoich kolegów i dowódcy, zginęła zamordowana strzałem w głowę. Przed śmiercią mówiła: mogło zginąć tak wielu, lepiej, że ja jedna umrę. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Ostatni żołnierz wyklęty, Józef Frańczak, pseudonim Lalek, zginął w walce w 1963 roku. O wydarzeniach, o tamtych wydarzeniach na pewno za chwilkę opowie wam pan dyrektor. My jednak
Tu, nauczyciele, uczniowie, nie pozwólmy, by śmierć Inki, śmierć żołnierzy wyklętych poszła w zapomnienie, poszła na marne. My zachowujmy się jak trzeba, zawsze. Każdy z nas w swoim sumieniu wie, co oznacza zachować się jak trzeba. Panie dyrektorze, bardzo proszę o prelekcję. W lecie 1944 roku front ze wschodu, czyli Armia Czerwona, doszła do Wisły. Wtedy Tarnobrzeg został wyzwolony z rąk niemieckich i poddany pod zarząd nowej armii, Armii Czerwonej i władzy komunistycznej, która została przez tą Armię Czerwoną narzucona. Tak było z całym terytorium Polski, od Wisły aż po Kresy Wschodnie. W tej oto sytuacji znaleźli się ludzie, którzy przez cały okres okupacji marzyli i walczyli o wolnej i niepodległej Polsce. Wiedzieli, że wszystko wskazuje na to, że ta Polska nie będzie ani wolna, ani niepodległa. A więc pytanie, co robić w tej sytuacji? Uznali, że trzeba podjąć walkę, jak oni wtedy mówili, uważali, z nowym okupantem. Tak narodziła się, historycy to nazywają, tak zwana druga konspiracja, albo konspiracja poakowska, albo konspiracja antykomunistyczna. Warto tu dodać, że Armia Krajowa, która do tej pory była największą organizacją, która walczyła z Niemcami, jeszcze w 1943 roku przewidziała tą sytuację, przewidziała, że Rosjanie pierwsi zajmą terytorium Polski, a nie jak niektórzy marzyli, Amerykanie czy Anglicy, którzy szli z zachodu. I już w 1943 roku w strukturach Armii Krajowej powołano do życia organizację o kryptonimie NIE, która miała organizować opór na wypadek, bo jeszcze wtedy Rosjan tu nie było, gdyby Rosjanie tu przyszli i rozpoczęli prześladowania Polaków. Tak się niestety stało. I na bazie Armii Krajowej, która została rozwiązana 19 stycznia 1945 roku, na bazie innych organizacji, zaczęły tworzyć się często samorzutnie, najczęściej to byli dawni żołnierze Armii Krajowej, nowe oddziały konspiracyjne, partyzanckie, które podjęły teraz walkę z wrogiem. Pierwsza przyczyna to chęć doprowadzenia do tego, o czym marzono przez całą okupację, czyli do wolnej i niepodległej Polski. Ale były też i inne przyczyny powstania tej konspiracji, powstania zjawiska zwanego żołnierzem niewolnictwa. To jest druga przyczyna, to polityka władz komunistycznych, władz sowieckich. Historycy mówią, że ta polityka, która polegała na prześladowaniu żołnierzy Armii Krajowej, wielu z nich, jak pani dyrektor mówiła, ginęła bezpowrotnie, wielu osądzano, oskarżając o współpracę z Niemcami. I historycy mówią, że tych młodych ludzi, żołnierzy Armii Krajowej, ta polityka sowiecka wpędziła po raz drugi do lasu. Bo wybór był jeden, albo tam się złapać i trafię do więzienia, w najlepszym przypadku wywiozą mnie na Sybir, albo zostaną oskarżone o najbardziej niecne rzeczy i wyrok będzie albo długoletnie więzienie, albo śmierć. Więc wolę już iść do lasu, zakonspirować. To jest druga przyczyna powstania tak zwanej drugiej konspiracji. Trzecia przyczyna to jest nadzieja na pomoc ze strony Zachodu. Młodzi ludzie i nie tylko młodzi ludzie, ci, którzy marzyli o wolnej Polsce, myśleli tak. Na razie Rosjanie z Amerykanami, Anglikami są razem, bo biją Niemców, ale wcześniej czy później na pewno się pokłócą i dojdzie, niektórzy się tego spodziewali, o tym marzyli, dojdzie do wybuchu III wojny światowej. A więc musimy dotrwać do tego momentu, zachowując broń, zachowując struktury. Jak wybuchnie III wojna światowa, przyjdą tutaj Anglicy, Amerykanie, to powstanie wolna i niepodległa Polska. To był taki trzeci powód tworzenia się tej konspiracji. Była też jeszcze jedna nadzieja związana z obietnicą, jaką złożył Stalin, tą obietnicę złożył Amerykanom i Anglikom, że po zakończeniu wojny w Polsce odbędą się wolne wybory i niech to Polacy sami zadecydują, w jakim kraju chcą żyć. Tej obietnicy uczepił się na przykład
premier rządu emigracyjnego, bo wiecie, że w czasie całej wojny działał legalny polski rząd na emigracji, najpierw we Francji, a potem w Anglii. I po śmierci generała Sikorskiego, który był premierem i naczelnym wodzem, jego następcą został Stanisław Mikołajczyk. I Stanisław Mikołajczyk wrócił do kraju i wszedł do rządu komunistycznego. Dzisiaj wiemy, łudząc się nadzieją, że jeżeli dojdzie do wyborów, zorganizuje własną partię, ta partia wygra wybory i będziemy mieli przynajmniej demokratyczną Polskę. I tym czwartym powodem działania konspiracji była chęć przygotowania społeczeństwa do tych wyborów. Tak powstała organizacja tajna Wolność i Niezawisłość, która miała za zadanie właśnie doprowadzić i przygotować Polaków do tych wyborów. I proszę Państwa, rozpoczęła się od 1944 roku na naszym terenie, a po zakończeniu wojny w 1945 roku, kiedy cały teren Polski został od okupacji niemieckiej wyzwolony, rozpoczęła się dramatyczna walka, walka polegająca na prześladowaniu żołnierzy Armii Krajowej. Nazwano ich wtedy oficjalnie, wszystkie miasta i miasteczka zostały rozlepione plakatami, na których był wielki napis AK zapluty każe w reakcji. Uznano Armię Krajową za organizację zbrodniczą, która współdziałała z Niemcami i rozpoczęto prześladowania uchodźców. Wielu z nich trafiło do więzień. Jak idziecie stąd do kościoła dominikańskiego, to tam jest budynek dawnego więzienia, dzisiaj urząd miar i wag, i tam zauważycie, może zauważyliście tablicę. Tablicę poświęconą wydarzeniu, jakie miało miejsce na jesieni 1944 roku, kiedy szef tarnobrzeskiego KEDYW-u Armii Krajowej Kazimierz Bogacz wraz z żołnierzami Armii Krajowej rozbił więzienie sowieckie, bo tam Rosjanie przetrzymywali kilkudziesięciu żołnierzy Armii Krajowej, żeby ich za chwilę wywieźć na Syrię. Dzięki rozbiciu tego więzienia ci ludzie nie trafili do więzień sowieckich, nie trafili na Sybir, ale musieli się dalej ukrywać. To byli ci nasi również żołnierze, niezłomni żołnierze, jak ich dzisiaj nazywają żołnierze wyklęci. Niestety wybory, o których mówię, które były ostatnią szansą, wybory, które odbyły się w styczniu 1947 roku, zostały przez komunistów całkowicie sfałszowane. Oficjalne wyniki mówiły, że poparło ich 70% społeczeństwa. W rzeczywistości było odwrotnie. Poparło ich 30%, 70% było przeciwko rządom komunistów. Ale komuniści sfałszowali te wybory. Mało tego, że sfałszowali, to niestety, trzeba to wyraźnie też sobie powiedzieć, że wynik tych sfałszowanych wyborów został uznany przez naszych dotychczasowych sojuszników, Anglików i Amerykanów, którzy uznali, sprawa polska jest rozwiązana, mamy czyste ręce. Mówię o tych wyborach 1947 roku, bo to jest ważna granica, jeżeli chodzi o działalność żołnierzy niezłomnych. Do wyborów istniała rzeczywiście ogromna nadzieja, że można cokolwiek zmienić. I walka toczyła się o to, ażeby, jeszcze raz to podkreślę, móc żyć w wolnym kraju. Po wyborach 1947 roku nadzieja na to, że Polska może być wolna, całkowicie umarła. Dwie cyfry. Historycy mówią, do 1947 roku w konspiracji, czyli tych żołnierzy niezłomnych, było, oblicza się od 100 do 150 tysięcy. Po tych wyborach w konspiracji zostało 2 tysiące. Zostało 2 tysiące. Pytanie, dlaczego zostało te 2 tysiące? W co wierzyli? Ja często mówię, mieli nadzieję wbrew nadziei. Tak naprawdę zostali, walcząc już tylko o jedno. O rodzaj śmierci, jaka ich czeka. Czy zginą zakatowani w sowieckich czy ubeckich więzieniach, czy zginą jak żołnierze z bronią w ręku. To byli ci, którzy byli najbardziej poszukiwani. Wśród nich rzeczywiście tarnobrzeżanin Hieronim Dekutowski, jeden z największych oficerów i żołnierzy niezłomnych w całej historii Polski. To są suche fakty historyczne. Jeżeli jestem przy cyfrach, trzeba powiedzieć, że z rąk polskich komunistów i NKWD zginęło około 150 tysięcy i trafiło do więzień około 150 tysięcy żołnierzy niezłomnych.
Wśród nich zginęło kilkanaście tysięcy zamęczonych bądź zginęło w walce. Po drugiej stronie zginęło też około 20 tysięcy. To są suche cyfry. Rzeczywiście od 10 lat obchodzimy oficjalne święto państwowe poświęcone żołnierzom, wyklętym żołnierzom niezłomnym. Powiem od siebie osobiście, obserwuję trochę z niepokojem to, w jaki sposób temu świętu nadaje się charakter. Po pierwsze, patrzę z niepokojem, jak próbuje się w sposób niezdarny formułować pewien wzorzec patriotyzmu, który mimo 30 lat wolnej Polski, polskiemu państwu nie udało się stworzyć wzorca patriotyzmu. Nie udało się odpowiedzieć na pytanie, jak was uczyć patriotyzmu. Wróciliśmy w stare jeszcze XIX-wieczne kolejny, że patriotyzm tak naprawdę polega tylko na tym, ażeby walczyć i zginąć. I czcimy, w tym również jeżeli chodzi o żołnierzy niezłomnych, czcimy tych, którzy zostali ostatecznie pokonani. Jesteśmy dziwnym narodem, który czci w gruncie rzeczy klęski swoje. Gloria victis, chwała pokonany. Rzadko kiedy czcimy nasze zwycięstwa, mimo że i były. I to sporo. Nie jest to dobre rozwiązanie. Druga rzecz, patrzy się na żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych, jako takich, którzy tak naprawdę mieli tylko jeden cel. Strzelać do czerwonych, jak to się mówi. Robi się z nich takich trochę Kiemliczów albo Rochów Kowalskich, którzy to nie potrafili myśleć, a marzyli tylko o jednym, żeby sobie postrzelać. To nie jest prawda. To nie jest prawda. To byli ludzie, niewiele od was starsi, dla których broń i strzelanie nie było celem. Było środkiem. Środkiem do tego, by móc żyć w wolnym kraju. To byli ludzie, którzy mieli swoje dziewczyny, mieli swoje marzenia, chcieli kończyć studia. Nie mogli tego robić. Ale na pewno ich marzeniem nie było tłuc czerwonych i strzelać do końca życia. A tak się często niestety to przedstawia. Również trzeba powiedzieć, i to jest też według mnie, przepraszam za osobisty wywód, krzywda, jaką robi się żołnierzom niezłomnym, próba pokazania ich jako rycerzy bez skazy. To nie jest prawda, proszę Państwa. Ci ludzie żyli i walczyli, tu jest cytat z Herberta, za mną, przed waszymi oczyma, rzeczywiście jak zaszczute zwierzę. Żyli w warunkach i walczyli anormalnych. Chcąc przeżyć, często uciekali się do rzeczy i działań, jakich nigdy by nie zrobili w normalnych warunkach. Ale jedno nie ulega wątpliwości. To oni, a nie ich przeciwnicy, byli posłuszni i właściwej stronie. Warto o tym pamiętać. Kiedy mówimy o żołnierzach niezłomnych, warto również odnieść to do naszego terenu. Wszyscy mówią oczywiście o Hieronimie Dekutowskim i bardzo dobrze, bo to postać wybitna, jeden z kilku najważniejszych i najsłynniejszych żołnierzy niezłomnych. Ale mamy w Tarnobrzegu rondo przy ulicy Wyspiańskiego Gracjana Fruga. Kończył tutaj Tarnobrzeskie Gimnazjum w 30 roku. Czterokrotnie uciekał z więzień sowieckich i niemieckich. Jeden z najwybitniejszych żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego. Dowódca 3. Brygady Partyzanckiej AK. Uczestnik walki o wyzwolenie Wilna. Aresztowany po wojnie, oskarżony o współpracę z Niemcami w 1951 roku, zamordowany na Mokotowie strzałem w głowę. Adam Jagoszewski, postać zupełnie nieznana, mieszkał niedaleko stąd. Sekretarz Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu przez długie przedwojenne lata. Jeden z twórców państwa podziemnego na tym terenie. Rocznik 1888. Zaangażowany w konspirację, twórca organizacji nie na tym terenie. Aresztowany przez NKWD, potem przez UB. 18 lat skazany na więzieniu. Był jednym z ostatnich, jacy wyszli z więzienia po 1956 roku. Stracił słuch,
stracił wzrok, katowany w sposób nieludzki. Zbigniew Sroka, niewiele od was starszy, żołnierz Armii Krajowej, zastrzelony, a potem postrzelony przez UB w Tarnobrzegu, a potem dobity przez żołnierzy Armii Czerwonej. Mieczysław Roś, pseudonim Syn, który uczestniczył w rozbiciu więzienia Tarnobrzeskiego. Jego bliski kolega Kazimierz Leczek z Kajmowa. Z Kajmowa Józef Gorczyca, wybitni działacze Armii Krajowej, aresztowani przez UB, skazani odpowiednio na 6 i 8 lat. I można by mnożyć litanie Tarnobrzeża, absolwentów Tarnobrzeskiego Gimnazjum. Ludzie, którzy, no właśnie, którzy podjęli walkę w imię czego. I warto o tym powiedzieć i warto to jako puentę tej uroczystości i wspomnienia żołnierzy niezłomnych jako puentę wyraźnie sobie powiedzieć. Po co tak naprawdę, o co im chodziło, poza wolną i niepodległą Polskę, kiedy już było wiadomo, że jej nie będzie. Ale podjęli walkę, bo uznali, że w życiu człowieka są rzeczy najważniejsze. Przed wojną mówiono o nich, że to są imponderabilia, o których poeci mówią. Wolność, miłość, przyjaźń. I w imię tego ci ludzie podjęli walkę. Dokonali wyboru. Macie patrona świętego Jana Pawła II, jedno z najpiękniejszych jego przemówień podczas wizyty na Westerplatte. Kiedy papież mówił, cytuję z pamięci, każdy z nas, i wy, i ja, mamy w życiu, mieliśmy, mamy, będziemy mieli w swoim życiu Westerplatte. Czyli sytuację, w której musimy się za czymś opowiedzieć, dokonać wyboru. Wyboru właściwego. I jeżeli w ten sposób popatrzymy na żołnierzy niezłomnych, jako ludzi, którzy musieli dokonać wyborów, najważniejszych w swoim życiu, za wyborami tymi szła perspektywa życia bądź śmierci, to wtedy zrozumiemy sens tej walki. No i nie ulega wątpliwości, że to, że od 30 lat możemy żyć w wolnej i w miarę normalnej Polsce, to w dużej mierze jest to ziarno czy owoc, który narodził się również z krwi i poświęcenia żołnierzy niezłomnych. I choćby dlatego powinniśmy o nich pamiętać, powinniśmy w sposób mądry oddawać im hołd i cześć. Dziękuję za uwagę. Zapraszam wszystkich na program słowno-muzyczny przygotowany pod kierunkiem pani Marzanny Łuczak i Moniki Bieniek z pomocą pani Anny Stec-Kubik i księdza Pawła Dobrowolskiego na program, który nosi tytuł Niepokorni, niezłomni, wyklęci. W ten sposób oddajemy cześć niezłomnym, ponieważ żyli prawem wilka. Ponieważ żyli prawem wilka. Historia o nich głucho milczy. Pozostał po nich w kopnym śniegu żółtawy mocz i ten ślad wilczy. Zebraliśmy się tutaj, by w zadumie i modlitewnym westchnieniu wspomnieć straceńców, do końca wiernych, do końca mężnych, do końca wolnych. Żołnierze wyklęci, działający w ramach powojennego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego, pozostali wierni złożonej przysiędze żołnierskiej i bezkompromisowi w kwestii współpracy z władzą komunistyczną. Propaganda PRL określała ich mianem faszystów i pospolitych bandytów. Zostali pozbawieni wszelkich praw, tropieni po lasach, więzieni, mordowani w katowniach Urzędu Bezpieczeństwa oraz Informacji Wojskowej. Walczyli nie tylko na terenach obecnej Polski, ale również w Kresach Wschodnich, schodzących w skład II Rzeczypospolitej, zagarniętych przez Sowietów po konferencji jałtańskiej. Od 2011 roku, dzień 1 marca, jest w Polsce Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Data ta nie jest przypadkowa. 1 marca wykonano wyrok śmierci na Łukaszu Cieplińskim oraz jego współtowarzyszach. Przez stalinowski sąd został skazany na 5-krotną karę śmierci i 30 lat więzienia. Swojemu współwięźniowi powiedział, że podczas egzekucji będzie trzymał w ustach medalik, aby można było zidentyfikować jego zwłoki. Siedząc w celi śmierci, tak pisał w Nowy Rok 1951. Siedzę w celi śmierci z 40, jak ja, skazanymi. Co pewien czas zabierają kogoś. Nadchodzi mój termin. Jestem zupełnie spokojny. Gdy będą mnie zabierać, to ostatnie słów do moich kolegów będą: cieszę się, że będę zamordowany jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za ojczyznę i jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość. Do małego synka, którego nigdy już nie zobaczył, kierował słowa: Andrzejku, wymodlony, wymarzony i kochany mój synku, piszę do ciebie po raz pierwszy i ostatni w tych dniach, bowiem mam być zamordowany. Chciałem być tobie ojcem i przyjacielem, bawić się z tobą i służyć radą i doświadczeniem w kształtowaniu twojego charakteru. Andrzejku, pociecho moja jedyna, ofiarując ciebie opiece Matki Bożej, proszę ją, ażebyś był mężnym i słowo dane wobec Boga, ojczyzny i własnego ducha przedkładał nad życie. Abyś był szlachetny i miał zawsze czyste serce. Abyś utulił w bólu i otarł matce i był dla niej prawdziwą radością. Innym razem pisał: Andrzejku, pamiętaj, że istnieją tylko trzy świętości: Bóg, ojczyzna i matka. Bądź dobry dla matki. Nie zapomnij o ojcu i jego idei. Bądź Polakiem, to znaczy całe zdolności zużyj dla dobra Polski i wszystkich Polaków. Bądź katolikiem, to znaczy pragnij poznać wolę Bożą. Przyjmij ją za swoją i realizuj w życiu. Łukasz. Ludzie uczynni w sercach niewinni.
tabliczką pomyliły się epoki lub stulecia. Było ciemno. Może to Mickiewicz jaki, bo tak zgrabnie romantyczną wiarę krzesał. Chyba niezorientowany, bo w tym kraju tak kochanym dawno nie był już widziany. Może czekać teraz młodzienie Norwiny, filozofów okry i winy, więc czyj ten głos, ten głos, ten głos, ten głos. Było ciemno i sama nie wiem, jak do domu prosto szła mi do siebie. Było ciemno, a ja czułam się jak w niebie, dlaczego nie wiem, nie wiem. Z pochyloną głową stałam, wierzcie, ja nie zwariowałam. Jak dziecko powtarzałam ten głos, ten głos, ten głos. Ja to mam szczęście, że w tym momencie żyć mi przyszło w kraju nad Wisłą. Ja to mam szczęście. Już ta rana się blizny bielą nie pokryje. Nie żołnierz mi ją zadał, ale kat w mundurze. Nie opatruj, niech ziemia mej krwi się napije. Cywilizacji wzmocni zwątlone przedmurze. Niech przysiąknie czerwienią, niech czerwień wypluje. Jak najdalej od dzieci ojczyzny pod knutem. Niech rąk na grobie moim nikt nie załamuje. Śmierć trwalsza niż posągi z marmuru wykute. Pomóż mi, weź różaniec, palce połamane. Nie dam rady przesuwać, a modlitwa koi. Jak mnie wlekli, widziałem niebo zapłakane i mur. Ten, co miał runąć, dalej silny stoi. Nie utulaj mnie mocno, bo zabrudzisz szatę. Zetrzyj tam wiadro, woda krwią mą nieskalana. Zgnieciono ducha zdradą sąsiadów, jak szmatę. Lecz ty musisz siłą naszą trwać niepokonana. A kiedy zamknę oczy, zaśpiewaj, osada, niech mi się wyśni spacer po wiosennej ścieżce. Na nic mi obce słońce, tylko to się nada. Na epitafium słowa, co bym zrobił jeszcze. Wszyscy żołnierze wyklęci, a szczególnie ich dowódcy, ponieśli ofiarę życia lub zdrowia. W latach 1944-1956, według ciągle niepełnych danych, z rąk polskich i sowieckich komunistów zginęło prawie 9 tysięcy żołnierzy podziemia niepodległościowego,
wykonano ponad 4000 wyroków śmierci na polskich patriotach. Zaszumiałaś, Polsko, biało-czerwonymi skrzydłami. Dumnym orłem zawisłaś tam, hen pod obłokami. Pieśń żołnierska, co czyny twoich bohaterów sławi, odbiła się echem od morza aż do Tater Gran. Co za siła jest w tobie, Polsko, ojczyzno moja, że wciąż uparcie i dumnie powstajesz ze swych kolan. Niejedną bolesną i krwawą, naznaczona blizną. Gwieździstym diamentem w popiołach jaśniejesz. Ojczyzna, tylu mocarzy zdradziecko pognębić cię chciało. Naród zniemczyć, zbolszewić, lecz się nie udało. Rozrywali cię w strzępy, bili, strzelali w tył głowy. Matka Boska Katyńska zna dobrze tą straszliwą opowieść. Się za nami został list.
te słowa święte, sprawę świętą. W sercu wyrytniała armia nazwana wyklętą. Tej świętości w kolebce uczyli ich ojcowie. Z matki mlekiem wyssali pacierz polskiej mowie. Że trwali mężnie do końca na straży wolności. Wybito im zęby, bandytami nazwano, połamano kości. Wrócono do dołu z wapnem, przysypano śmieciami. Opluto, skazano na hańbę i wieczną niepamięć. Dzisiaj, po latach, prawda spod ziemi wyziera. Układa się w strofy pieśni o wielkich bohaterach. O Roju Pileckim, Imce, Fieldorfie, Łupaszce. Że zachowali się jak trzeba. W naszych sercach. Na zawsze. I niech Polska wciąż szumi biało-czerwonymi skrzydłami. Biały orzeł niech dumnie szybuje hen pod obłokami. Pieśń żołnierska, co czyny bohaterów sławi. Niech odbija się echem od morza, aż do Tater Grani. Thank you.
3 sierpnia 1946 roku niespełna 18-letnia Danuta Siedzikówna, pseudonim Inka, łączniczka i sanitariuszka 5. Wileńskiej Brygady AK, została skazana na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku. Danutę Siedzikównę dobił strzałem w głowę dowódca plutonu egzekucyjnego z Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To przecież nastolatka tylko, śmieszny kołnierzyk przy sukience. Jeszcze bawiła się przed chwilką, włosy spinała tak na prędce. A tu przysięga, słowa wielkie, a ona przy nich całkiem tycia. W obliczu Boga walczyć będzie, aż do ofiary swego życia. Już tatuś z mamą dali przykład, czy jest wierna, patrzą z nieba. Śmierć czasem to powinność zwykła, więc się zachowa tak, jak trzeba. Jak to jest zabić nastolatkę? Blask gasić w oczach, zamknąć usta, przerwać marzenia, co ukradkiem snuły się nawet w celi pustej. Ktoś wydał wyrok i żył dalej. Ktoś milczał, nie wydobył głosu. Ktoś prawdy nie chce słuchać wcale. Ktoś ma awersję do patosu. Lecz to zdarzyło się pod słońcem. Umarła pięknie, jak natchniona. Na krzyżu Chrystus konający otworzył Ince swe ramiona. Takich kobiet jak Inka było wiele. Zdeterminowanych, walecznych, dla których Bóg, honor i ojczyzna były wartością najwyższą. Dziś chcemy wiedzieć o nich więcej. Kobiety, których nie ma, których nie ma, od rana mają czas.
tych, których nie ma. Z poranną wstają rosą kobiety, których nie ma, trafiają prosto w serce. Kobiety, których nie ma, wciąż więcej was i więcej. Tarnobrzeskiego niezłomnego, wyklętego Hieronima Dekutowskiego. Charyzmatyczny dowódca jednej z największych i najbardziej bitnych jednostek partyzanckich okresu walki z komunistami urodził się w Tarnobrzegu. Był ochotnikiem w wojnie obronnej 1939 roku, mając zaledwie 20 lat. Walczył we Francji i Wielkiej Brytanii. W Anglii trafił do ośrodka szkoleniowego cichociemnych, gdzie w marcu 1943 roku złożył przysięgę i przyjął pseudonim Zapory. Nie skorzystał z amnestii, dzieląc los swoich nieujawnionych podkomendnych, jak zeznał przed komunistycznym sądem w toku procesu. Ta propozycja nie odpowiadała mi, ponieważ byłem związany ze swoimi ludźmi, trudem i walką. Nie chciałem umrzeć rąk i zostawić tych ludzi, jak w terenie bez. Zapora został aresztowany 16 września 1947 roku podczas przekroczenia granicy. Przeszedł nieludzkie śledztwo. Został aresztowany wraz z 5 swoimi żołnierzami. 7 maja 1949 roku został zamordowany razem z nimi w więzieniu Mokotowskim w Warszawie. Widziałam człowieka spełniającego rozkazy, których wykonywać nie chciał, ale musiał, aby samemu nie zginąć. Kazano mu, więc bił, kopał, znęcał się nad innymi. Jakby mścił się na swoich ofiarach za to, że musiał być ich oprawcą. Widziałam w jego oczach strach i błaganie o litość. Widziałam też człowieka mówiącego, który zwilżał wargi śliną, bo kłamstwa, które wypowiadał, były szorstkie i grube i przechodziły mu przez usta z trudem. Widziałam jego twarz. Widziałam w jego oczach prośbę o przebaczenie. Widziałam także człowieka, który pisał cienkim piórem kłamstwa tak subtelne, że tylko z największym trudem można je było odróżnić od prawdy. Widziałam jego wargi. Były zaciśnięte. Jego oczy były zimne. Nie prosiły o przebaczenie. Panie generale, piszę w dobrej wierze. Męża mi zabrali, sama w to nie wierzę.
przecież on za wolność dzieci osieroci. Chyba nie o taką wolną Polskę wszystkim chodzi. Panie generale, zawsze był dla kraju. Mówią, że bandyta nie pierwszy kamień rzuci, co w wojnie żył. Możesz go zabić. Narodzi się nowy. Spisane będą czyny i rozmowy. Lepszy
dla ciebie byłby świt zimowy i sznur i gałąź pod ciężarem zgięty. Droga uczennico, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Szanowne panie, dziękuję za przygotowanie młodzieży, za przybliżenie historii, za uczenie i przekazywanie prawdy historycznej, za uczenie szacunku do ojczyzny, szacunku do wiary, miłości do drugiego człowieka. Myślę, że dzisiejsze spotkanie wielu z nas jak gdyby wzruszyło. Brakuje mi słów, by opisać to, co w tej chwili czuję. I myślę, że najlepszym momentem będzie modlitwa. I księdza poproszę o poprowadzenie modlitwy w intencji bohaterów naszej ojczyzny.